tym spotkaniu nie jestem w stanie indywidualnie się do tego odnieść, natomiast mogę zapewnić, że powiat zawsze działa w ramach i w granicach prawa i wszelka procedura, która w tej sprawie jest pana dotycząca, jest w toku. Ja nie chciałbym się w tej chwili odnosić do tego, czy jakiś urzędnik powiatu, czy jakiś urzędnik Nadarzyna, nie chciałbym wnikać, zrobił to źle, czy tamto, nie jest to miejsce do tego. Ja zapraszam po raz kolejny na spotkanie. Jeżeli będzie taka konieczność, to sobie to mówimy, wyjaśnimy, pokażemy. Dziękuję bardzo. Państwa, jeżeli można, bo akurat pan marszałek poruszył kapitalną sprawę dotyczącą współpracy rządu z samorządem. Mogę zapewnić, że ze strony rządu jest pełne zrozumienie. Spotkania ostatnie z panem premierem Morawieckim dobitnie mówią, że ten temat będzie tematem nie tylko i wyłącznie mówionym, ale czynionym. I ten aspekt musi być wywołany też na tej linii rząd-samorząd. I tutaj pełne wsparcie, współpraca i mam nadzieję, że będą szybko sukcesy i konkretne, wymierne zmniejszenie zanieczyszczeń. Druga sprawa konkretów. W tej chwili już jest wielka inwestycja w Nażeraniu. Podpisane umowy, są robione wszystkie inwestycje pod kątem uruchomienia ogromnego, bardzo wydajnego, czystego bloku energetycznego, gazowego, który ma przełożenie również na miasto Pruszków i okolice, bo po tej inwestycji będziemy podłączeni pod bardzo ekologiczny system ogrzewania. I tutaj właśnie kłania się współpraca miasta z rządem. To powinno być programem bardzo szerokim, współpracy, podłączenia wszystkich miejsc, które są nowo budowane pod właśnie czyste źródła energii, i też między innymi w planowaniu przestrzennym nie wyrażania zgody na różnego rodzaju punkty, gdzie się buduje, a później najczęściej się paleniska robi, te, które niestety trują, tylko właśnie pewien system rozwoju takiego planowanego. I ostatni element bardzo istotny i bardzo ważny w tym wszystkim, proszę Państwa, to jest niestety tak, też tak, że trzeba kontrolować. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska takie również podejmuje czynności, bo niestety, proszę Państwa, tego nie możemy tolerować, że paleniska, które są i jeszcze będą ileś lat, będą paleniskami po prostu śmieci. A to już jest kwestia niestety nadzoru, odpowiednich służb i tak dalej. Bo prewencja prewencją jest ważna wtedy, kiedy jest przestrzegana, a kiedy tylko się mówi, a nic nie robi, to wszyscy mówią, że oczywiście wszyscy przestrzegamy prawa, ale często z tym bywa różnie. Dlatego też i w tym zakresie również rząd i państwo będzie działało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzy pytania, trzy odpowiedzi, a jeszcze wie pan, nie odpowiedzieliśmy do końca na pierwsze pytanie, a później pan dostanie mikrofon. I może pan zadać pytanie dotyczące smogu, nie ma problemu. Jeśli pana to interesuje, bardzo proszę. Momencik, ja jeszcze się odniosę, bo jeszcze nie zakończyliśmy odpowiedzi na pytanie pierwsze. Jeśli mówimy o tym smogu, to panie starosto, z dwoma pana tezami się nie zgodzę. Mianowicie z tymi filtrami, bo tam eksperci jednak krytykują te filtry, ale może. No. To znaczy, nie jest duży efekt tych filtrów. Natomiast jak pan mówi, że na wsi jest takie czyste powietrze, to powiem panu, że nie bardzo. Ja codziennie biegam albo staram się biegać, mieszkam na wsi. Jak zimą wychodzę, no niestety, no pali się i ta edukacja i kontrola, o której pan mówił. No przecież ja czuję, jak tam się pali ten plastik, no więc... No cały będę się pali. No więc to proszę państwa, ta edukacja jest bardzo potrzebna, także nie tylko musimy i nie tylko będziemy dbali o dzieci, ale też i wychowywali dzieci, prawda? No, ta edukacja jest tutaj no, bezwzględnie konieczna. No, rozmawiałem również z panią minister, to znaczy inaczej, ja rozmawiałem z panią minister Zalewską, ale na naszej konferencji był przedstawiciel ministra edukacji, bo wiemy, że ta edukacja jest bardzo istotna i konieczna. Jeśli chodzi o sądownictwo, dwa pytania, bardzo dziękuję za te pytania. Nasi przeciwnicy polityczni uważają, że tutaj dokonaliśmy rewolucji niezgodnej z prawem, z przepisami. Ja mogę państwu powiedzieć i z pełną odpowiedzialnością, bardzo wnikliwie śledziłem, rozmawiałem z wieloma prawnikami, nie tymi, którzy są doradcami Platformy Obywatelskiej, że wszystkie te zmiany, które są zgodne z konstytucją i zgodne przede wszystkim z logiką. Proszę państwa, rozmawiamy o wielu problemach, o wielu. Rozmawiamy o akurat nie rozmawialiśmy, ale wymienię. Oświata, zdrowie, samorząd, emerytury, renty. Wszystko pozmienialiśmy w trakcie
w trakcie transformacji wiele zmian. To już właściwie dwie reformy, czy w służbie zdrowia, oświata, druga reforma w oświacie. A co w sądownictwie zrobiono? Czy zrobiono jakiś krok? Nie, no tkwiliśmy jeszcze w tym starym systemie. To należało zmienić, no i my to zmieniamy. System psuje się od głowy i ta głowa została zmieniona. Zgadzam się z panią. Nie, które pani zadawała, przepraszam, pytanie? Pani, zgadzam się z panią. Dziękuję za to pytanie. I my wiemy o tym i dziękuję, że pani tylko potwierdza to, że jeszcze nie ma efektu, ale te efekty przyjdą. Będziemy to bardzo mocno monitorowali. Wiemy, jak wielką i poważną sprawą jest wymiar sprawiedliwości w Polsce, źle funkcjonujący, niewydolny. Proszę państwa, no każdy od nas odnosi się do, a choć to nie powinno być żadnym miernikiem, ale odnosi się tak zresztą, jak jest w medycynie. No, muszą być badania, tak jak w sondażach, to musi być badanie duże, ono jest wtedy wiarygodne, ale do swoich odczuć, do swoich wrażeń, do swoich przeżyć i do swoich kłopotów. Ja miałem, no, na szczęście z wymiarem sprawiedliwości nie miałem dużego kontaktu, ale miałem banalne sprawy, jak się, banalne. Nie będę mówił, o co chodzi, bo to nieistotne. Ja musiałem wynająć adwokata, bo wiedziałem, że sobie nie poradzę w jednej i drugiej sprawie. I adwokat na początku mówi, banalna sprawa, że grę. Nie, no w ogóle nie ma o czym mówić. No ale zbliżamy się do końca tego procesu i pan mój doświadczony, no, wielki autorytet nawet, a on mówi, a wie pan, nie wiem jaki będzie wynik, zależy jak sędzia wstanie, czy lewą nogą, czy prawą nogą. Ja to cytuję, proszę państwa, bo mnie to, proszę państwa, dotknęło jako chirurga. No bo jeżeli ja bym miał, prawda, albo zoperować, albo nie zoperować, zobaczymy, prawda, zależy, którą nogą wstanę, to zoperuję pacjenta, albo nie zoperuję. No, proszę państwa, oczywiście, że to nie wszyscy prawnicy tak myślą, nie wszyscy sędziowie, nie wszyscy, wiem o tym, ale takie ogólne nastawienie tego środowiska, takie na bezkarność, na to, że my nie możemy ich ocenić, że jak już jest wyrok, to już on jest, proszę państwa, w ogóle nie można nawet mówić o nim, prawda? No to jeżeli nie można mówić, to proszę państwa, powiedzcie mi państwo, który wyrok sądu w sprawie pani Sawickiej był do komentowania, a który nie. Czy ten, kiedy ją skazano, czy ten, kiedy ją uniewinniono, bo ja nie wiem. No, dla mnie to jest, proszę państwa, w ogóle niepojęte, no bo to tak jak ja bym był zupełnie, prawda, zoperować, nie zoperować pacjenta. Tak, no. No więc tutaj i ja dziękuję państwu, pani i panu za te pytania i za zwrócenie uwagi. Te zmiany będą dalej dokonywane. To w tej chwili jest początek zmian, ważnych zmian, gruntownych zmian, ale wierzcie mi państwo, że te zmiany muszą przynieść efekt. One przyniosą efekt i ten wymiar sprawiedliwości musi, no nie może być tak, że sprawy ciągną się, tutaj są posłowie, nie wiem czy są posłowie, ale do naszych biur poselskich, senatorskich, na każdym dyżurze, jak przyjmuję 10 osób, to wiem, że przynajmniej 5 będzie ze sprawami związanymi z wymiarem sprawiedliwości. I nawet jeśli to nie dotyczy, bo oczywiście, że są takie przypadki, gdzie absolutnie sąd ma rację, no i to nawet jak ci ludzie przychodzą, to widzę, no bo no, nie oszukujmy się, taka jest prawda. Nawet jeśli ktoś przychodzi i mówi, że jego sprawa się ciągnie 16 lat i nie widać końca, no to proszę państwa, no o czymś to świadczy. Świadczy jeszcze, proszę państwa, to, że my wszyscy z budżetu płacimy na wymiar sprawiedliwości średnio na jedną osobę, na drugim miejscu znajdujemy się w Europie za Niemcami. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, na ostatnim miejscu. Więc to też jak porównamy, jak działa służba zdrowia i jak działa wymiar sprawiedliwości. Ja jestem nieobiektywny, bo ja jestem byłem pracownikiem służby zdrowia. Uważam, że służba zdrowia działa lepiej, ale to, proszę państwa, jest moja nieobiektywna ocena. Ale to porównanie, jakie jest finansowanie jednego obszaru i drugiego, i jakie są, a że z jednym i z drugim są problemy, a z tym takie, gdzie no, musimy rozłożyć ręce, bo jesteśmy bez wpływu na to, to też świadczy o tym, że jeszcze wiele zmian. I dziękuję państwu za państwa uwagi, bo też może na początku nie powiedziałem, bo tutaj państwo byliście oburzeni, że tak długo odpowiadam na jakieś pytanie. My tutaj rozmawiamy, prowadzimy dialog, to nie jest tak jeden z dziesięciu, że ja muszę odpowiedzieć na pytanie. No nie, bo tak sobie nie wyobrażam tego.
Tylko chodzi o to, żebyśmy rozmawiali i też wyrażali swoje opinie. Ja nie oczekuję od Państwa tylko i wyłącznie pytań, ale również i opinii, komentarzy, co jest ok, co jest źle, co należy zmienić, co należy przyspieszyć. A Państwu dziękuję za te dwa pytania dotyczące wymiaru sprawiedliwości, bo one tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że to, co robimy, to jest ok i musimy tylko, no nie chcę powiedzieć, że przyspieszać, bo czasami to przyspieszenie to też no, nie najlepiej wychodzi, też widzieliście Państwo. Dziękuję bardzo. Następne trzy pytania. Ale niekoniecznie pytania. Dzień dobry, Zbigniew Czerwiński. Ja chciałbym w pierwszych słowach podziękować Państwu, to znaczy rządowi za działania już prowadzone, które moim zdaniem prowadzą ku lepszemu. Mam nadzieję, że liczba młodzieży wyjeżdżająca za granicę w znacznym stopniu się zmniejszy. Natomiast odnośnie pytania, to dotyczy ono innego problemu, myślę, że bardzo istotnego, a mianowicie naszych dróg i śmiertelności na tych drogach. Chodzi głównie o ludzi pieszych. Będąc w grupie rodzin, które straciły osobę bliską na drodze, osobę pieszą, chciałbym prosić tutaj o przychylenie się do tej kwestii, gdyż myślę, że wiele tych rozwiązań mogłoby poprawić bezpieczeństwo w taki prosty sposób. Tutaj przetargi publiczne i pęd za kosztami wydaje mi się, że zagubił problem bezpieczeństwa. Po prostu nasze drogi są za wąskie. Nie ma dla nich miejsca dla ludzi pieszych. Po prostu samochody są coraz szersze i osoby piesze muszą korzystać w pewnym stopniu z ciągów, które są przeznaczone dla pojazdów. Myślę, że poszerzenie dróg o ten metr czy dwa stworzyłoby strefę bezpieczeństwa dla ludzi pieszych. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Przepraszam, z wdzięcznością za spotkanie. Chciałam się zwrócić do pana marszałka jako przedstawiciela władzy ustawodawczej prawa stanowionego, ale jednocześnie przedstawiciela władzy wykonawczej obecnego rządu PiS-u. Więc takie może problemy związane z wcześniejszymi wypowiedziami i z wypowiedziami pana marszałka. Pozwolę sobie to króciutko w formie streszczonej wykazać. Jak pan marszałek postrzega realność prawa stanowionego wobec obywatela jako osoby fizycznie niezorganizowanej? Czy konstytucja polska, którą państwo kreujecie, obroni prawa obywatela niezorganizowanego i państwa wobec prawa ekonomicznego, korporacji międzynarodowych, krajowych, a także stanowionych przepisów lobby rad miejskich i powiatowych, sprzecznych często z prawem nadrzędnym? Pozwolę sobie tu zacytować przy okazji tak zwanych kolektywów partyjnych, prawda, w naszych radach, którzy są wybrani demokratycznie. Także pozwolę sobie zacytować: niezorganizowany obywatel liczy się w momencie rzucania głosu do urny wyborczej. A propos polityki historycznej, czy Polska wirtualna i realna w programie kampanii samorządowej ograniczy wspieranie Unii? Właśnie pytam, czy kampania, prawda, samorządowa ograniczy działalność, wspieranie skuteczne Unii w działalności ruchu Autonomii Śląska i Wolnego Miasta Gdańsk? Dlaczego są to problemy, jestem obywatelką, są to problemy, prawda, krajowe, a pan marszałek jest marszałkiem Senatu dla nas wszystkich. Ale to chodzi o Pruszku. Za patronat, też dziękuję za patronat na protestach z Janinami, ze świętej Anny za tydzień. Bardzo dziękuję wreszcie. Reforma edukacji. Dzień dobry, Krzysztof Wietrek, to ja może bardzo króciutko.
kibicuję dobrej zmianie. Chciałbym zapytać, kiedy wejdzie ustawa ograniczająca dominację kapitału zagranicznego w mediach. Bardzo ważna sprawa, żebyśmy widzieli, jaka jest prawda w Polsce. Może proszę Państwa tak, krótko odpowiem na te pytania, bo widzę, że sporo osób chce jeszcze zadać pytanie, to będę krócej odpowiadał. To nie wiem, czy mi się to uda, czy mi się uda spełnić tą zapowiedź, ale postaram się. To znaczy, na ostatnie pytanie bardzo krótko, ja przekażę Pana pytanie i reakcję sali, to też dla nas jest sygnał i dziękuję za to. Ale nie odpowiem konkretnie na to pytanie, choć rozumiem, że Państwo tu siedzący, czego oczekujecie, chcecie, żeby ta zmiana nastąpiła. My trochę tych frontów pootwieraliśmy, więc to musimy wszystko zważyć. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie Pana Czernińskiego, tak, to Pan tak się przedstawił, no, współczuję Panu, że doszło do wypadku, bo rozumiem, że z bliskich Pana osób, tak? Rozumiem, tak. Natomiast no, to tragedia, wie Pan, no, sam jeździłem kiedyś w pogotowiu i teraz dojeżdżam do swojego miasta, to nawet swoim Panu kierowcy, osobom towarzyszącym mówię, że na każdych 100 metrach pamiętam wypadek, jaki miał miejsce na tych drogach i w których miejscach doszło do tragicznych skutkach wypadków, no, olbrzymia ilość. Ale też mam dobrą wiadomość dla Państwa, że ta ilość wypadków spada. Ta ilość wypadków, no, mamy statystyki, ilość osób, która ginie na drogach, zdecydowanie spadła. I spada w dalszym ciągu i to nas cieszy, wie Pan. I wie Pan, ginęło około 5 tysięcy osób na drogach, w tej chwili ginie poniżej 3. No to jest to. Nie wiem, ja nie chcę mówić, że to jest sukces, prawda? Ale to są dane, z których należy się cieszyć i cieszymy się. To jest taka tendencja. Bo tak jak mówiłem o tych porodach, 400 tysięcy porodów w ubiegłym roku, no to ja nie wiem, czy to będzie tendencja, czy to będziemy, prawda, mieli tendencję, czy nie. Bardzo bym chciał. Jestem, powiem Państwu, że jestem bardzo ciekaw, jak będzie w tym roku. No, trzymam kciuki za młodych, żeby to było dobrze, żebyśmy mówili 400 ileś tam. Prawda? Ale tutaj to jest już, wynika tutaj z tych wszystkich badań, obserwacji, statystyk, że to jest dobry trend i należy się cieszyć z tego. Ale to zwężenie, tutaj zdanie, jak to ładnie określa się, zdania naukowców są podzielone. Jedni uważają, że to zwiększa bezpieczeństwo, inni mówią, że zmniejsza. Zwiększa dlatego, że zmusza kierowców do zdecydowanie wolniejszej jazdy i to jest absolutnie prawda. Natomiast ścieżki znajdujące się obok, czy rowerowe, bo też olbrzymia ilość osób, które giną, no, użytkowników dróg rowerzystów. Więc ja widzę w wielu miejscach, ja też nie zajmuję się tym jakoś bardzo wnikliwie, ale kiedyś byłem samorządowcem, byłem radnym wojewódzkim i muszę Panu i Państwu powiedzieć, że bardzo zabiegaliśmy o to, żeby te drogi były budowane wszystkie ze ścieżką rowerową. No tak nie jest, ale w wielu miejscach są. To się należy cieszyć i widzę, że one powstają. No, będziemy zasobniejszym, bogatszym krajem, bo to jestem przekonany, że tych ścieżek i tych miejsc, po których będą chodzić piesi, będzie coraz więcej. No, tu potrzebna jest edukacja, bo to wszystko, o czym mówiliśmy, co dotyczyło smogu, prawda, bo to też trzeba, żeby i dzieci wiedziały, w jaki sposób należy korzystać z dróg. Ale ja rozumiem Pana tutaj te uwagi, natomiast jeśli chodzi o staranność przetargów i staranność wykonywania później zleceń, czy wygranych przetargów i dróg, to wydaje mi się, wie Pan, no to jest moja ocena, tak, no, może nieobiektywna, ale wydaje mi się, że te drogi są coraz lepiej budowane, że one, no, wydaje mi się, że jednak, no, jest postęp. No, może się mylę, ale jeżdżę sporo po Polsce i widzę drogi bardzo złe i widzę drogi wspaniałe, dobre, coraz lepsze, więc mam nadzieję, że tych dróg takich dobrych będzie coraz więcej. Jeden z punktów piątki Mateusza Morawieckiego to jest właśnie
budowa dróg lokalnych, duże pieniądze na to przeznaczone, one zwiększą i bezpieczeństwo, o którym mówi, wygodę jazdy i możliwość przejazdu, ale również wpłynie na rozwój gospodarczy, a szczególnie gmin, powiatów, bo to tam będą kierowane te pieniądze i pewien jestem, że firmy, które będą to wykonywać, to nie będą firmy wielkie, duże, tylko właśnie lokalne i te pieniądze w zdecydowanej większości pozostaną właśnie tam. Pani o realność prawa stanowionego. Tutaj pan starosta mówił zupełnie w innym pytaniu i zupełnie dotyczącym innego zagadnienia. Mówił o kontroli, o nadzorze i o nadzorze, no akurat w wyniku w sprawie smogu to oczywiste. No ale tutaj, wie pani, tutaj prowadzimy debatę. No na taki temat moglibyśmy zrobić, wie pani, pełne spotkanie i rozmawiać, jaka jest realność prawa, kto sprawuje nadzór, w którym miejscu no, należy wzmocnić ten nadzór, bo pan wojewoda przecież kontroluje, sprawdza i nadzoruje dokładnie poczynania samorządowców. Też przecież ma możliwość uchylania uchwał samorządów, więc ta kontrola jest, w jakim obszarze powinna być wzmocniona. Tego dokładnie nie wiem, ale na pewno powinna być to skuteczna kontrola i no, tak, żeby to prawo stanowione w gminach, powiatach, województwach no, nie łamało przepisów nadrzędnych. Pani mówi tutaj i to się spotkało z dezaprobatą w sali, no na ważnych sprawach, a ja pani odpowiem prosto. No, to są sprawy, które rozstrzygają mieszkańcy, no idą kartką wyborczą i głosują, prawda? I mam nadzieję, że mądrość Polaków, ja jestem przekonany i wiem o tym, że Polacy to mądry naród i będzie wybierał dobrze i tyle. I również w wyborach samorządowych. Krótko odpowiadam, bo widzę, że sporo osób... A to bardzo proszę, to pan i ten nadzór również, panie wojewodo, oczywiście, w każdej chwili. Znaczy, poruszył pan kapitalne zagadnienie dotyczące dróg. Ja akurat jestem na etapie w tej chwili decyzji podziału prawie 50 milionów złotych, które są dodatkowo przez rząd na Mazowsze przeznaczone. A powiem państwu, ile wpłynęło wniosków od samorządów na Mazowszu. Na 506 milionów, tylko w tym roku. Kiedy wcześniej oceniano jeszcze, ile potrzeba, żeby wszystkie drogi na Mazowszu, powiatowe i gminne oczywiście, ja nie mówię o drogach szybkiego ruchu, te, które są w jurysdykcji rządu, czyli generalnej dyrekcji, oceniano na 1 mld zł. W ciągu jednego roku wpłynęło 500 milionów złotych. Dlaczego teraz chciałem o tym powiedzieć? Dlatego jestem świeżo po spotkaniach w innej części Mazowsza, dokładnie Garwolina. Miałem konferencję bez mała taką SMS-ową z premierem, później rozmawiałem. Był na spotkaniu z samorządowcami innego rejonu. I tam z kolei, to też są samorządowcy naszego rejonu. I tam z kolei jest taka sytuacja. Przepisy prawa mówią 6 metrów szerokości drogi. A ileś lat temu jest cały trakt drogi, która jest już urządzona między budynkami i żeby wykupić od ludzi, to trzeba zrobić gigantyczną pracę. Pytanie, czy to się opłaca. I to właśnie jest kwestia elastyczności dostosowywania programu rządowego. Tam, gdzie są autostrady, drogi szybkiego ruchu, nie ma żadnego odstępstwa. Poprzednia ekipa, jak robiła, dostosowała tak zwaną gierkówkę do Eski, czyli ten odcinek, to wychodziła z założenia. Nie, tam będziemy robili wykupy. Ograniczenie się do 100 km będzie po sprawie, bo trzeba było wykupić trochę gruntu. Tam, proszę państwa, nie ma żadnego absolutnie elementu takiego, co jakby wstrzymywał to. Akurat za to odpowiadamy, też osobiście odpowiadam za program drogowy. Wydajemy decyzje, proszę państwa, mogę powiedzieć też, to jest jakaś duma, że rząd sprawdza się i wydaje wszystkie decyzje, są prawie wszystkie decyzje wydane, wszystkie odcinki na Mazowszu, S17 wydane, kończymy wydawanie na S2, mam nadzieję, że wreszcie zamkniemy również ring wokół Warszawy, czyli ten odcinek Drewnica, odcinek S17, czyli Wesoła. I to przez konkrety. Pieniądze idą gigantyczne. I na końcu jeszcze jedna uwaga. Ja to wielokrotnie poruszam z komendantami policji. Przecież znaki nie ustawia rząd. Na terenie tutaj ustawia samorząd. I ja się pytam, czy my się będziemy bawili w kotka i myszkę, budujemy piękne drogi i na tym odcinku jest 40 na godzinę. Na pewnych odcinkach, gdzie jest 3-pasmówka, jest ograniczenie do 50 km na godzinę. Czy to jest zdrowy rozsądek? Nie. Ja poleciłem komendantom policji, żeby zgłaszali mi nonsensy.
nonsensy drogowe, które ja będę później z samorządowcami, czy z panem starostą, z burmistrzem, prezydentem, będę starał się załatwiać. Panie burmistrzu, panie prezydencie, czy warto to utrzymywać? Jeden z fragmentów, nie będę mówił jaki, z obecną tutaj akurat policją załatwiłem, gdzie nonsens kompletny został załatwiony. Proszę państwa, sprawa jest nasza wspólna, bezpieczeństwo jest nasze wspólne. To nie jest tak, że tylko odpowiada jedna osoba. I na końcu nadzór, o którym mówił tutaj państwo i pan marszałek. To, proszę państwa, jest przestrzegania powagi państwa polskiego. Ja mówię tak, żeby wszyscy, jak krzyczą o demokracji, o przestrzeganiu prawa, to jak to mówią, niech zaczynają od siebie. Samorząd powinien być emanacją przestrzegania prawa. Wojewoda jest tylko do tego, w imieniu państwa polskiego, żeby te ramy przestrzegania prawa przestrzegał. I nic więcej, proszę państwa. A jak to jest z tym, to już na oddzielną też można dyskusję, jak państwo zaprosicie mnie w wojewodę, to mogę o tym rozumieć, porozmawiać. Dziękuję, dziękuję bardzo. Panie wojewodo, bardzo proszę następne trzy osoby. Dzień dobry, Skłodowska. Ja wrócę do wstępu pana marszałka, od tego, od czego pan zaczął dzisiejsze spotkanie. W jednym z pierwszych zdań pochwalił się pan, jak to jest cudnie, że seniorzy 75+, wy lubicie robić plusy, mają darmowe leki. Otóż, panie marszałku, mam w swojej rodzinie kilka osób 75 z plusem i proszę pana, leki za darmo to są takie, które ich kosztowały 3 zł miesięcznie. Pan podał, proszę pana, w ilościach opakowań, ile to zostało wydane. Otóż może by pan podał w ilościach tabletek, to by na miliardy wyszło. Także... Pani nie plecie takich głupstw, bo ja też dostaję leki i wiem, ile one kosztują. Za 250 zł co miesiąc. Proszę pani, ja mówię o sobie, ja nie mówię o pani. To jest tak. I panie marszałku, gratulacje dla firm PR-owskich, które was ćwiczyły w tym, jak nawijać ludziom makaron na uszy. I wrócę jeszcze do osób w Sejmie, okupujących Sejm. Dokończyć, pani, proszę bardzo. Bardzo świetna publiczność. Dziękuję bardzo. Tak. I panie marszałku, wrócę do osób w Sejmie. Nie odpowiedział pan na pytanie, które zadała tu pani. Dlaczego nie chcecie dać im tych pieniędzy w gotówce, tylko koniecznie chcecie im dać ekwiwalenty? Dziękuję. Dlaczego nie macie do nich zaufania? I czy macie armię rehabilitantów w rezerwie, którzy będą poza kolejnością udzielać im tej rehabilitacji w obrębie tego tak zwanego talonu, bonu, kartek na rehabilitację, nie wiem jak to nazwać. Dziękuję już pani. I bardzo proszę o odpowiedzi konkretne. Proszę bardzo, następna osoba. Dzień dobry, Andrzej Zaręba, wójt gminy Raszyn. Ja przez pana marszałka zostałem właściwie trochę wyzwany do odpowiedzi na temat kontroli, powiedzmy, spalania odpadów i tego, co jest najbardziej dokuczliwe dla, myślę, że dla całego naszego społeczeństwa, czyli smogu. Otóż naprawdę te kontrole się odbywają i są one bardzo skuteczne. My osobiście w gminie wykonujemy kontrolę w ten sposób, że pobieramy próbki spalanych substancji w tych piecach i są one poddane analizie. Ta analiza wykazuje przekroczenia odpowiednich składników tych spalin. One sięgają często setek albo nawet tysięcy procent w tych paleniskach. I my każdą z takich spraw oddajemy do sądu. I sądy nakładają kary na te osoby. Kary wynoszą mniej więcej około 400 do 500 zł na takiego użytkownika, takiej kotłowni. Nas jako samorząd, każda taka pojedyncza próba
to koszt około 1200-1500 zł. Tak jak samo Państwo widzicie, niewspółmierność kary nawet do wysiłku, jaki daje społeczeństwo, gdzie prawda, koszty próbki to 1500 zł, a kara nie przekracza 500, powoduje, że są one wręcz w ironiczny sposób komentowane przez tych mieszkańców, którzy w jakiś sposób się narażają pozostałym. I tu chciałbym powiedzieć, że w wielu przypadkach to nie jest nawet chęć, to nie są osoby najbiedniejsze, które dopuszczają się takiego czynu. To są często osoby, które są przyzwyczajone do takiego systemu funkcjonowania na danym terenie. I w tym momencie, gdyby te kary sądów były wyższe i przynajmniej adekwatne do wkładu, który my robimy jako samorząd, byłoby to rzeczywiście bardziej skuteczne. I tu też pewna forma i takie zrozumienie sędziego orzekającego, który powinien mieć pewną wiedzę na temat tego procederu, który się dzieje. To tylko woli tego, ponieważ tutaj panowie we trzej i pan wojewoda i pan starosta również podnosili to, że my na samym dole powinniśmy to w odpowiedni sposób kontrolować. I my to kontrolujemy, naprawdę robimy to, staramy się robić bardzo profesjonalnie. I druga sprawa, zupełnie pytanie jakby z innej strony. Ale wiem, że panu marszałkowi temat bardzo znany i wyrozumiany. Otóż chodzi o publiczną opiekę zdrowotną. Jeśli chodzi o rozdysponowywanie środków. Ja osobiście, społeczeństwo Raszyna wybudowało piękny ośrodek zdrowia i podstawowa opieka zdrowotna odbywa się w sposób, myślę, że dobry. To znaczy rzeczywiście rozdział tych środków, oczywiście one są zawsze za małe, ale w jakiś sposób to funkcjonuje. Ale chodzi mi o opiekę specjalistyczną. Te umowy, które są podpisane na Mazowszu, są podpisane sprzed 6, 7, 8 lat. Te kontrakty. One są jedynie aneksowane. Ja osobiście mam 3 gabinety specjalistyczne, w pełni wyposażone, które świecą pustkami, ponieważ nie mam zakontraktowanych tego typu umów. I pytanie, czy nie należałoby zrobić pewną reformę działania Narodowego Funduszu Zdrowia, albo przynajmniej uaktywnić to działanie w odpowiedni sposób. To jest moje pytanie. Dziękuję. Dzień dobry. Moje nazwisko Grochulski. Ja się chciałem zapytać, kto jest odpowiedzialny za reklamy w programie pierwszym albo drugim? Chodzi mi o...